witajcie. Jesteśmy tutaj, żeby wam powiedzieć o tym, że Bóg jest realny. W ten piątkowy wieczór, kiedy wy spieszycie się nie wiem gdzie i pomijacie Go wzrokiem, i pomijacie Go słuchem, nie dostrzegacie Go, my chcemy wam zaświadczyć, że Bóg jest realny. On jest realny. Nazywam się Nina Księżopolska. 15 lat temu doświadczyłam spotkania z żywym Bogiem i do dzisiaj żyję z Nim, żyję z Nim. On zamieszkał we mnie, w moim duchu, ożywił mnie. Ja dzisiaj słyszę Boga, ja dzisiaj widzę Boga, ja dzisiaj widzę to, co On robi. Jeżeli nie słyszysz i nie widzisz, jeżeli nie doświadczasz Boga, to znaczy, że jesteś martwy duchowo, tak jak ja byłam martwa duchowo przez większość swojego życia. Przez większość swojego życia od początku ja myślałam, że Bóg jest jakąś opowieścią, że to jest jakaś legenda, że tak naprawdę to człowiek stworzył Boga. Myślałam, że ten Bóg, o którym mi opowiadała na początku babcia, to jest coś takiego, co sobie ludzie wymyślili, żeby sprzedać teraz jakąś naukę na temat moralności. Ale wiecie co? Bóg ma gdzieś twoją moralność. Bóg ma gdzieś to, czy jesteś dobrym człowiekiem, czy jesteś złym człowiekiem. Bogu zależy na tym, żebyś był żywym człowiekiem, dopóki nie narodzisz się z Ducha Świętego, dopóki twój duch nie zostanie odnowiony, dopóki nie narodzi się na nowo, nie możesz doświadczać Boga i nie możesz pójść do tego do Boga. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus, z którym spotkałam się realnie, właśnie w duchu, nie w jakiś enigmatyczny sposób. Po prostu zawołałam do Niego w pewnym momencie mojego życia, kiedy wszystko się sypało, kiedy dostrzegłam w ogóle płytkość mojego życia, płytkość relacji, płytkość knajpianych rozmów, płytkość imprez, płytkość mojego małżeństwa, płytkość wszystkiego, płytkość kariery, płytkość tego, że na przykład poświęciłam swoje dziecko po to, żeby po prostu robić karierę. Dostrzegłam to, że ja rozsiewam śmierć i że jestem w śmierci, że tak naprawdę nie żyję. I słuchajcie, ja zawołałam wtedy do tego Boga. Zawołałam nie jakąś wyuczoną formułką. Nigdy nie chodziłam do kościoła katolickiego, chyba że w jakieś święta. Mój tata jest ateistą do tej pory. I tak naprawdę w naszym domu była walka między ateizmem, a takim katolicyzmem niepraktykowanym. Ale to jeden bies, to jest jeden diabeł. Oszustw jest wiele, ale prawda jest jedna. Prawdą jest Jezus Chrystus. I ja spotkałam tą prawdę. Spotkałam tą prawdę osobiście. Osobiście. On mi powiedział, że ja już nie umrę. Że jestem uratowana. I zaczął zmieniać moje życie. Zaczął zmieniać moje życie. To nie jest to, że ja przyjęłam jakiś światopogląd. Nie. Zmienił się mój duch. Ze zgnilizny w duchu przeszłam do życia. Mam teraz życie w sobie. Nic mnie nie ciągnie do upadku. Nic mnie nie ciągnie do grzechu. Przyciąganie ziemskie na mnie nie działa. Przyciąganie ziemskie na mnie nie działa, ponieważ poznałam Jezusa Chrystusa, który mnie pociąga w górę. On mnie pociąga w górę. I chcę ci powiedzieć, że Boga nie wymyślili ludzie. To Bóg wymyślił ciebie. Bóg wymyślił ciebie i stworzył ciebie do relacji, nie do religii. Mi się żygać chce na religię, która ustanawia jakieś zasady, kiedy przyklęknąć, kiedy cmoknąć, kiedy popukać 3 razy w konfesjonał. To jest ściema, to jest ściema. Bóg powołał ciebie do relacji z Nim, ale tak jak radio kiedyś było poprzestawiane na inną długość fal i trzeba było stroić radio, żeby dostroić się do sygnału nadawanego. Bóg cały czas nadaje. Cały czas nadaje. Ale ty, mając nieczynnego ducha, nie jesteś w stanie odebrać go. Możesz go odebrać dopiero wtedy, kiedy się narodzisz. Kiedy poznasz tego, który przyszedł tutaj na ziemię, Jezusa Chrystusa, który przyszedł, żeby oddać za ciebie swoje życie. On nie zrobił tego po coś. Nie zrobił tego, żeby pokazać, jaki on jest cierpiący. Nie, on zrobił to po to, żebyś ty nie musiał ginąć. On wziął na siebie twoją karę śmierci.
bo zapłatą za grzech jest śmierć. Grzech to jest egoizm. Grzech to jest ten zgniły duch w tobie. To, co ci każe kręcić się wokół własnej osi. To, co ci każe zabiegać o własną wygodę, o własne względy. To, co mi kazało na przykład zabić dziecko, żeby robić karierę. To jest zgniłe ego. To jest zgniłe ego. Ale to właśnie wybaczył mi mój Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, tam na krzyżu. Tam na krzyżu wziął na siebie każdą chorobę, każdy ból, każde cierpienie, każdy przejaw śmierci. Gdy dzisiaj patrzysz na swoje życie i udajesz, że wszystko ci idzie dobrze, bo to jest popularne nosić świetne maski, nosić maski zwycięzcy. Gdy dzisiaj udajesz to, to jak wracasz do domu, albo jak w ogóle zaczynasz przebywać z samym sobą, to wiesz, że to jest ściema. Że to, co próbujesz udawać na zewnątrz, to jest ściema, że w twoim życiu są porażki, że w twoim życiu jest ciągle coś, co cię przygniata, co cię ściąga w dół, co cię ściąga w dół. Żadne noworoczne postanowienia nie są w stanie ciebie wyprowadzić w górę. Zawsze upadasz i to jest właśnie grzech. To jest właśnie grzech. To właśnie poniósł Jezus Chrystus tam na krzyżu. Sam grzechu nie popełnił, ale wziął właśnie to, tą starą twoją grzeszną naturę, tam na krzyżu. I on nie umarł w jakiś enigmatyczny sposób. Nic na niego nie zstąpiło. Nic na niego nie zstąpiło. On tam poszedł na ten krzyż świadomie, jako w 100% człowiek. Bo człowiek zgrzeszył i człowiek musiał odkręcić to wszystko. Człowiek i Bóg w jednej osobie. I on tam cierpiał na tym krzyżu, a w trzeciego dnia zmartwychwstał. I dzięki temu może ciebie pociągnąć teraz do nieba. Ten łotr, który tam wisiał razem z nim, to nie jest kolejna bajka religijna. To jest prawdziwy fakt. Ten łotr tam był. I Jezus mu powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. On nie zrobił żadnego dobrego uczynku. On po prostu rozpoznał Mesjasza, rozpoznał Jezusa Chrystusa i powiedział, Panie, jak będziesz u swojego Ojca, to wspomnij na mnie. I to wystarczyło. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj mówimy wam prostą Ewangelię. Prosta Ewangelia polega na tym, że nie musisz nic zrobić. Nie musisz zapracować na swoje zbawienie. Nie musisz chodzić do kościoła. Nie musisz wypełniać 10 przykazań. Nie jesteś w stanie tego zrobić tak naprawdę, bo twój duch jest martwy. Jedyne, co musisz zrobić, żeby zostać zbawionym, to zawołać do tego, który już to wszystko zrobił, który wszystko przetarł całą drogę przez ciało, przez cielewność. Przez Jezusa Chrystusa przychodzi się do Ojca. Przez Jezusa Chrystusa stajesz się Bożym dzieckiem. Dzisiaj nie jesteś Bożym dzieckiem. Nie wierz kłamstwom, że wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. Dzieckiem stajesz się, jak się urodzisz w Bożej rodzinie. Jeżeli nie urodzisz się z Ducha Świętego, jeżeli nie przyjmiesz tego, co Jezus Chrystus wziął na siebie na krzyżu, jeżeli nie przyjmiesz Jego ofiary osobiście, osobiście, bo On nie umarł za żadną masę, jeżeli tego nie zrobisz, to idziesz do piekła. Dobra nowina na rewersie ma złą nowinę. Dobra nowina na rewersie ma złą nowinę. Jezus jest kamieniem zgorszenia dla tych, którzy giną. Potykają się o Niego i giną. Jeżeli dzisiaj ignorujesz ten głos, jeżeli ignorujesz głos Ewangelii, dobrej nowiny, która mówi, uwierz w Jezusa, abyś żył, to idziesz do piekła. Ale pamiętaj, każdego dnia, każdej chwili możesz się odwrócić, to jest pokuta. Możesz się odwrócić od swojego życia i powiedzieć, Jezu, chcę Cię poznać. Chcę, żebyś wszedł do mnie, wszedł w moje życie, żebyś mnie odrodził, żeby mój duch był wreszcie żywy. Chcę życia. Chcę życia. Wybierz życie, abyś żył. W ogóle wybierz Jezusa. Wybierz Jezusa. On ciebie nie zmusi do niczego.
On po prostu wychodzi na ulicę w mojej osobie, w osobach innych, ludzi, którzy go poznali osobiście i którzy żyją z nim. I mówi do ciebie: ratuj się, wybierz Jezusa, wybierz Jezusa, wybierz Jezusa, to jest jedyna droga, jedyne zbawienie. Życie zacznie się od tego momentu, kiedy zawołasz do Niego.